do swego spokoju, bo Pan dobro Ci wyświadczył. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjącej, w krainie życia będę widział Boga. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem: każdy człowiek jest kłamcą. W krainie życia będę widział Boga. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W krainie życia będę widział Boga. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Zygmunta. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie! Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni
z bólem zanosimy za Twojego sługę Zygmunta. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko litości, nasza nadzieja życia słodkości. Witaj, Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, salve regina, nędznemy dzieci, Ewy wołamy, do Ciebie, Matko, z płaczem zdychamy. Niech nas pomaga Twoja przyczyna, na tym padole. Salve Regina, o pośredniczko, rzuć swe wejrzenie, łaskawe na nas przyjmij westchnienie. Okaż nam, Matko, swojego Syna w górnej krainie. Salve Regina, pokaż nam, Matko, swojego Syna w górnej krainie. Salveina. W imieniu najbliższej rodziny pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim za sprawowanie tej najświętszej ofiary, księdzu biskupowi, kapłanom. Pragnę w imieniu rodziny zaprosić księdza biskupa, kapłanów, delegację, rodzinę, bliskich księdzu Zygmuntowi na poczęstunek do restauracji Gościniec nad Gopłem w Kruszwicy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.